Witam Was i zapraszam na kolejny odcinek z serii Rozkminy. Dzisiaj omówię postać, która być może jest kluczowa dla być może nadchodzących ważnych wydarzeń w czwartym rozdziale My Little Pony Make Your Mark, który koncentrować ma się podobno według opisu na starciu galopującej piątki z Opalin i właśnie do tego zapraszam. Pomysł na odcinek pochodzi od mojego widza. Zaś teraz przechodzimy już do samej rozkminy. Mianowicie Misty to dosyć tajemnicza postać, która wzięła się równie nagle znikąd co Opalin, bo widzimy ją razem ze swoją przybraną matką pod koniec pierwszego rozdziału, kiedy to widzi, jak Opalin mówi o tym, że kucyki nauczyły się, jak kontrolować magię, którą dla nich w kryształach ukryła Twilight. No i o samej Misty niewiele wiemy, w przeciwieństwie do tego, że mamy przynajmniej część wiedzy o tym, jak wyglądała historia Opalin, o czym mówiłem w poprzednich odcinkach. Wiemy naprawdę niewiele. Nie wiemy choćby, kiedy się urodziła, ani skąd pochodzi, choć to, że mogła pochodzić z Różkowa, czyli z miejsca, gdzie urodziła się choćby Izzy, być możliwe, ale to wciąż tylko przypuszczenie, a poza tym było to jedynie zmyślone na potrzeby, aby Misty mogła wtopić się w galopującą piątkę, czyli w drużynę Sunny, i aby mogła łatwiej ukraść albo lampion Sunny, w którym był zawarty fragment mocy kryształów jedności, które były w samym centrum Crystal Bright House, czyli latarni morskiej, w której kiedyś mieszkali Sunny i jej ojciec. A co do samej Misty, w przeciwieństwie do właśnie Sunny, o której dzieciństwie wiemy całkiem sporo, tak w przypadku Misty jest wręcz przeciwnie. Nie wiemy o niej prawie nic. Możemy jedynie przypuszczać, że w pewnym momencie jej życia, zapewne jakoś rybak niemowlę, odnalazła ją Opalin i przygarnęła oraz zapewne wychowała. Na razie tylko tyle wiemy, ale przypuszczam, że w miarę rozwoju fabuły, a przypuszczam, że tak się stanie m.in. w czwartym rozdziale Make Your Mark oraz w następujących przyszłości rozdziałach, zostanie ujawnione coraz więcej faktów z przeszłości Misty, bo zwłaszcza biorąc pod uwagę jej związek z Opalin, w sensie, że jest to postać powiązana z główną antagonistką Make Your Mark oraz całej generacji piątej, może się okazać, że faktycznie, tak jak mówiłem, Misty może się okazać kluczowa dla konfliktu między galopującą piątką a właśnie Opalin. Tylko że sama Misty nie posiada ani znaczka, ani nie wiem, czy nie posiada jakiejś mocy, ale to, dlaczego nie ma znaczka, jest zastanawiające. Z jakiego powodu? To jest dla mnie, jeśli chodzi o znaczek, jest... jak do tego doszło? Nie mam pojęcia. Może wy macie jakiś pomysł. Jednak mimo tego, że niewiele wiemy o jej pochodzeniu, to możemy powiedzieć, że jest to postać diametralnie różniąca się od Opalin, bo przykładowo lubi spędzać czas z Sunny i resztą galopującej piątki, a jeden z wybuchów złości Opalin doprowadził Misty, czyli ją, do płaczu. A jeśli chodzi o pochodzenie Misty, to według mnie najbardziej prawdopodobna teoria jest taka, że Misty jest zwyczajnie sierotą i nie ma biologicznej rodziny. A nawet jeśli jakąś ma, to jedyne wyjście, jakie
widzę jest takie, żeby Misty w toku właśnie fabuły odkrywała powoli sekrety swojej rodziny. Według mnie byłoby to najlepsze wyjście, ale według mnie najważniejszą rolę, jaką teraz ma do odegrania Misty, to pomóc galopującej piątce pokonać Opalin. A jakie jest według Was pochodzenie Misty? A może Wy znacie jakąś odpowiedź, bo na przykład ja zastanawiam się też nad tym, co mówiłem o Misty w poprzednim odcinku, mianowicie czy i wiedza o Opalin może przyczynić się do pokonania samej Opalin. Jakie jest Wasze zdanie? Możecie śmiało powiedzieć. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.